Pamiętasz nasz zakład? 30 za pasem, a ja o twoim ślubie coś nie słyszę. Z żadnym nie byłam dłużej niż 2 lata, to jest rekord. Co ja mam ze sobą zrobić? Ksawra to chyba padnie, jak cię zobaczy. Co ty masz na sobie? Ta rola rzeczywiście, jeżeli chodzi o mój dorobek, jest unikatowa. Dlatego, że ja mam po prostu bardzo rzadko propozycję wzięcia udziału w tak fajnym projekcie. Dla mnie jest to fajna sprawa i kolejne fajne doświadczenie, więc zawsze z tego korzystam i kiedy przeczytałem scenariusz, powiedziałam, że tak, bardzo, bardzo chętnie. Przecież to jest genialny pomysł. Jak Tomek? Jest gejem. Może po prostu był dziwnie ubrany, teraz wszyscy tak chodzą. Pomyślałam sobie, że to jest taka trochę współczesna wersja Kopciuszka. Tylko tutaj któryś z tych 6 facetów jest tym Kopciuszkiem, albo ten 7. A Kasia po prostu chodzi z tym pantoferkiem i przymierza, który będzie mu pasował. Coś musi być ze mną nie tak. Ważne, że Michał na stówę jest normalny. Widzisz ten palec? Jest moja broń. Pan wyjął mojego fifka, skręciołka? Jest to coś fajnego, taka wędrówka wstecz, szukanie tej takiej miłości, że być może gdzieś coś poszliśmy inną drogą, skręciliśmy w nie tą ścieżkę, co trzeba. Takie historie, podróże. Ja lubię podróże wstecz. Nie rozumiem ludzi, którzy zamawiają kawę mrożoną. Myślę, że takie przygody z przeszłości związane przede wszystkim z dziewczynami są bardzo ciekawe, bardzo stresujące, bardzo śmieszne, bardzo pozytywne, bardzo rozczarowujące. Więc gama tych kolorów, jeżeli chodzi o takie spotkanie, jest fenomenalna. Cześć dziewczyno! Pójdź to tutaj bez ciebie. Ty to masz szczęście, strzelił ci piorun, miałeś narzeczonego geja, to się zapowiada bardzo ciekawie. Cześć, z tej strony Paweł Małaszyński. Bardzo serdecznie zapraszam was wszystkich do kin na film Facet niepotrzebny od zaraz. To w ogóle nie jest tak, jak ci się wydaje. Co chłopak, to gorszy.